Kłaniam się Państwu, Łukasz Dziś wszystko, co chcielibyście wiedzieć o budowie i remoncie dróg w Wielkopolsce. Dlatego, że naszym gościem jest Marek Napierała, dyrektor Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry, witam w studiu. Dzień w dobry Poznań. Panu, dzień dobry Państwu. Ja tak chronologicznie mam świeżo w pamięci przejazd drogą Tarnowo-Podgórne-Swadzim. Wygląda to nieźle. Remont trwał dosyć długo, kierowcy utyskiwali, ale teraz zaczyna być przejezdnie. Kiedy deadline, Panie Dyrektorze? To no, znaczy tak, tutaj lekkie sprostowanie, dlatego że nie, nie wygląda nieźle, wygląda bardzo dobrze. Tutaj Nawet bym się tak, jest wygląda bardzo dobrze. Yy, I że trwało to długo, nie? Dwa tygodnie przed terminem będzie ukończone, tak? Czyli ten deadline jest? Yy, tak, jak najbardziej. To yy, jest 10 ki kilometrów nowej drogi, także to jest mnóstwo było tutaj do wykonania prac, tak? Przebiegło wszystko bez zakłóceń, wyprzedzając harmonogram. Czyli proszę przypomnieć, kiedy będzie oddanie w takim razie, już tak... Z mocy urzędu. Jeśli mam być szczery, to danie będzie w przyszłym roku, dlatego że na tym odcinku. Wiem, że tam jeszcze będą To są pracę na dwa lata rozłożone rozbudowa prace. My zrobiliśmy węzła w tym roku to, co można zrobić. Natomiast uzyskujemy odpowiednie decyzje administracyjne, i trwa projektowanie, bo będzie rozbudowa węzła Tarnowo. Szukamy jeszcze rozwiązania optymalnego z panem wójtem również e, Tarnowa Podgórnego dla ronda na końcu bo ono e, no jest zakorkowane tak, tak tak to tak. są potężne korki tak jest. Które się także używają, tak to... cały ten temat Poznań Tarnowo Podgórne zostanie zakończony w roku przyszłym a ta lub sama... nawet kolejnym w zależności a od a sama droga wracam uparcie do tego bo zależy na tym kiedy normalnie z... dwoma pasami pojedziemy dosłownie za chwilę ja wczoraj jechałem dwoma pasami więc dwoma jest tak bo to są dwa pasy na każde Ja trochę szelomowałem między papugami. Ale to jest dokładnie, w tym momencie idzie oznakowanie poziome, więc, więc trochę jeszcze, Dos, Dosłownie za chwilę. Dobrze, to w takim razie co? Inne roboty na sieci czy S5? Bo oczywiście to jest mój główny temat. Jasne. No, będę się to mieć. może iśćmy na to S5, a na końcu. No dobrze do S5. W takim razie mamy dobre i złe wiadomości, dlatego że tak. otwarto odcinek obwodnicy to Południe, tak się ono nazywa, do Kaczkowa piątek. Świeżuteńka sprawa. Za chwileczkę będzie oddany odcinek do Radomicka, czyli cała obwodnica Leszna będzie spięta. Kiedy to będzie? Tak jest. Rzeczywiście w piątek oddaliśmy odcinek 10 km plus bardzo ładny łącznik do węzła Dąbcze i w ten sposób Leszno, a właściwie najbardziej to skorzystała ryzyna, bo w tym momencie została podpięta już w sposób ostateczny do drogi ekspresowej, do sieci dróg ekspresowych. Leszno, oczywiście, również, tyle że w Lesznie na razie oddaliśmy pierwszy z węzłów. Jeszcze mają być oddane Leszno Zachód i Święciechowa. Tak? Yy, oddanie tego drugiego kierunku, tego drugiego odcinka, jest to około 20 km. Mamy w planie, yy, żeby to nastąpiło mniej więcej za miesiąc tak? okolice połowy listopada. To jest bardzo dużo to są odbiory, to są kontrole obowiązkowe WINBU. Yy, Mamy taką nadzieję, że chcemy mniej więcej na połowie listopada oddać do ruchu już kierowcom kolejne 20 km na tej drodze kresowej S5. Tak, to jest dobra wiadomość, ale pewnie im bliżej Poznania, tym jest gorzej. <tryk> najbliżej Poznania to już w ogóle... Wiesz <tryk> tak, im bliżej Poznania, zupełnie zgodnie z planem, mimo różnych, niezawinionych przez wykonawców problemów, przebiegają drodze na tak, zwanej, dla tak zwanych odcinkach kościańskich, to są 34 km. Wykonawcy tutaj mają naprawdę bardzo dobre tempo. Nadrabiają czas, który uciekł w oczekiwaniu na decyzje administracyjne. I pozwala to wszystko sądzić, że zgodnie z planem jesienią przyszłego roku, nie wiem, może o tej porze za rok, mniej więcej. To już się umawiamy, oczywiście na tak, powinny być gotowe, przynajmniej oddane do ruchu odcinki kościańskie. To jest dobrze, ale. Tak. Się dalej jesteśmy w kierunku na samej pozania. granicy, tak jest? I resztki I, włosów wierzą mi się. I na wjeżdżamy, menu. i wjeżdżamy na odcinek. E, oczywiście w, e, tutaj głuchowo wrączyn Konkretnie to już nie jest wrączyn, bo to jest mosina, tak, ten węzeł. On tak tylko projektowo był wrączyn. I tutaj sytuacja przedstawia się trochę gorzej. Jest ona trudniejsza. Mianowicie, ja byłem e, przedwczoraj poprosiłem o spotkanie i przyjechał pan właściciel firmy, pan Alfonso Toto. To to Konstrukcioni Generali. Piękna tak jest. nazwa. Tak jest. Jedna z parów firm włoskich na polskim rynku funkcjonujących lub usiłujących funkcjonować z, z lepszym lub gorszym skutkiem. Ja Bo będę te gorsze Wiemy ostatnio, że z wcześniej Generalna odstąpiła od firmy Salini, kontraktu na markach. Ostatnio e, firma Astaldi od kontraktów kolejowych odstąpiła. No właśnie nie mają Ech. dobrej pasy w Polsce, tak, w Polsce tak. tej budowl budowlanej. Tak. natomiast tutaj jedyny, jedyny taki <grym> pozytyw, jaki mogę... E, Przedstawić, jeśli chodzi o ten kontrakt, to to, że pan Alfonso Toto jest zdeterminowany, mimo strat ewidentnych, jakie ponosi na tej budowie, również w większości ze swojej winy, oczywiście, jest zdeterminowany tą budowę zakończyć. Zresztą. Taki włoski honor. Taki powiedzieć. włoski honor, jest to firma rodzinna i tutaj chodzi o, też o właśnie honor, jeśli chodzi o nazwisko, tak? Zresztą dzisiaj pan Toto podpisuje umowę. Na inny odcinek drogi ekspresowej w Polsce, na S61 obwodnicę Łomży. No to, to tak... tym bardziej powinien to zrobić, bo. No właśnie, to to daje, pozwala. Soju budowlanego nie ma najlepszego. Pozwala to sądzić, że tą budowę ukończą. Natomiast w tym momencie podstawową determinantą, myślę, jest pogoda. Jeśli, jeśli w listopadzie, bo w październiku mamy pogodę piękną, jeśli ta pogoda będzie jeszcze w listopadzie. To jedną jezdnią pojedziemy. No, ja tu chcę zwrócić od razu uwagę, bo może malkontenci powiedzą, co to jedna jezdnia. Ta jedna jezdnia Czyli w zupełności wystarczy. Jedna nitka w jedną stronę, druga nitka w drugą stronę. Na jednej jezdni. Jest dwukierunkowa. Po prostu taka jak obecnie jest piątka do komornik, przez komorniki. Tak, to będzie na jednej jezdni ruch dwukierunkowy. I muszę tu powiedzieć, że oczywiście zdecydowanie lepiej byłoby mieć dwie jezdnie, ale tak naprawdę to i tak trafiamy. W wąskie gardło na węźle wrączyn, bo dalej jest cała piątka doleśna, 34 km, jeszcze rozkopana, więc to, że tu 3 minuty szybciej przejdziemy, to i tak trafimy... Czy Wyobrażam sobie zjazd z obwodnicy Poznań, zachód trafimy... na tą jedną nitkę. Tak. Będą korki, już to czuję i Nie. widzę czemutki. korki obejdzie. są teraz. Te korki się tutaj one się rozłożą przede wszystkim obciążeniem ruchem na dwa kierunki, bo będzie część użytkowników jechała nadal obwodnicą, bo jadą do komornik na przykład. Ale ci, co jadą dalej, do już chociażby, to wybiorą wariant na wprost. Ale jednak potwierdza stężewa. się ta, ta, ta zła, mimo wszystko, informacja. No bo rozmawialiśmy kilka miesięcy temu, mówił pan, że ten odcinek, szczególnie Poznań Wrącz, będzie oddany do końca tego roku. Tak. Teraz mówi się o tej przejezdności, czy o tej jednej nitce. Znaczy wtedy też się mówiło o przejezdności, tak? Tylko mhm. dwoma jezdniami. Yy, była taka szansa, natomiast tutaj mówię, determinuje to chociażby potężne stakady których jedna jest zawetonowana w połowie, więc chociażby dlatego, że ze względów technologicznych nie będzie można na całym odcinku uruchomić dwóch jezdni. Dlatego mówimy o wariancie minimum, to jest jedna jezdnia. Tu chcę również powiedzieć, że termin na ukończenie kontraktu mija 17 października. już bawię, wiadomo, że będzie. Ja mam przygotowane już dokończymy. pisma, od 18 października będziemy naliczać kary. Aha. A ja... Jak rozumiem docelowo, dwie nitki są nadal obowiązujące. Tu się nic nie zmieni. No, bezwzględnie oczywiście. Inaczej nie byłaby to droga ekspresowa, Jasne. prawda? Panie dyrektorze, ale to szkoda, że właściwie teraz właśnie nie pracują. Jest świetna pogoda, jest październik. Tak naprawdę stworzona do budowania, a tam jest taki włoski słomiany zapał. Bo pogoniliście ich, daliście im ostrogę, chwilę popracowali, przez jakiś czas był ruch, i potem znowu to wszystko siada. Ci, którzy obserwują budowę, mówią, że to znowu jest tak, jak było latem. To nie jest tak do końca. Generalnie na tym kontrakcie pracuje około 280-300 osób i około 85-100 jednostek sprzętowych. Także to nie jest, że się nic nie dzieje. Natomiast dzieje się dokładnie to, co mówiłem już wcześniej: za mało. Tak? Powinny być te zasoby i ludzkie, i sprzętowe. Dwukrotnie większe. No, wówczas, wówczas, wówczas tempo prac był... dla tych... Tej... Tak jest, mhm. tak jest, tak jest. Tu są problemy oczywiście finansowe, jeśli chodzi o Włochów, yy, a źródło tego leży oczywiście tam w geopolityce również włoskiej, brak rządu, potem ministra. Yy, firma Toto jest beneficjentem bardzo dużych pieniędzy, które ciągle od rządu oczekuje. Aha, i dopiero wtedy będzie miała pieniądze, żeby budować. No tak, tylko obawiam się, żeby to nie była akurat do nas wtedy zima. Tam. Taki Ech. łańcuszek świętej sesji budowlanej, tak jest. niestety. Panie dyrektorze, dobrze, to ta jedna nitka, kiedy? No tak jak mówię, jakby tutaj trudno być, bawić się we wróżkę, przynajmniej jeśli chodzi o pogodę. Determinuje to pogoda. Mamy to obliczone, mamy to przeliczone ze wszystkich stron. Jest szansa jedną jezdnię do końca roku uzyskać. To, Ale to pana nie mówię, w takim razie, Tu przede wszystkim no. będzie to determinowała pogoda. Tak? Umówiliśmy się także na rozmowę na temat innych Waszych remontów i budów, co się dzieje na sieci. Pan takie bardzo ładne fachowe określenie wprowadzał. nam mi się bardzo podoba. Zaczęliśmy od tego, co jest na odcinku Ternowo-Podgórne, Swadzim, inne części Wielkopolskiej. Tak, więc tu należy stwierdzić, że to był kolejny taki udany rok dla Wielkopolskich dróg krajowych, bo o takich tutaj mówimy. Tak? Zresztą u innych zarządców widzę też te lata są dobre mianowicie będziemy mieli znów około 100 km nowych nawierzchni na, na sieci dróg krajowych. Wspomniałem tutaj Poznań-Tarnowo, Poznań -Tarnowo, ale to nie tylko, bo my tutaj ułożyliśmy kilkadziesiąt kilometrów nawierzchni od granicy województwa patrząc w stronę Poznania. Całą dziewiątkę, dwójkę na tym odcinku granicy województwa Poznań mamy Obecnie w nowo wykonanych nawierzchniach. Ta to droga bardzo obłożona. Oczywiście. Przecież. A w przyszłym roku ona zostanie dozbrojona w ścież, w ścieżki rowerowe. Z takich ostatnich, no bo co mówię, cały rok pracujemy, natomiast takich ostatnich newsów, to chociażby to, że pan minister podpisał nam programy inwestycyjne i już ogłosiliśmy przetargi już je pootwieraliśmy i jesteśmy na etapie podpisywania umów. Tempo jest tutaj olbrzymie, na siedem sygnalizacji świetlnych. W miejscach, w których od lat e, mieszkańcy postulowali e, o, o tę sygnalizację, 7 przybędzie, szczególnie na drodze krawiej numer 11. No jest ona bardzo obłożona ruchem, więc, jakby tu nic dziwnego, że na tej drodze przede wszystkim. E, ponadto będziemy, i to już z góry przepraszam tutaj użytkowników dróg, a szczególnie użytkowników drogi krawiej numer 11 cały czas jeszcze, bo e, będziemy na niej działać co najmniej na kilkunastu kilometrach jeszcze przed zimą. Na nowe nawierzchnie. Tu, oczywiście, od razu pragnę za, zauważyć, że tylko odcinek drogi krowej nr 11 z Poznania na południe ma 170 km. Także proszę mi wierzyć, że to parę lat nam zejdzie. Siedzimy od paru lat na tej drodze, robimy bardzo ładne już prace, chociażby odcinek Poznań-Środa znakomicie wykonany. W tym roku pójdziemy dalej, w kilku miejscach zresztą, ale mówię, no pracy tam jest bardzo dużo. Każde województwo ma taką drogę, o której mówi się patatajka. Czy w Wielkopolsce jest takie miejsce, które chcielibyście szczególną opieką roztoczyć? I żeby nie było patataj, patataj. To znaczy, to powiem najazda. tak, generalnie stan nawierzchni dróg w Wielkopolsce jest naprawdę przyzwoity, natomiast są może patatajki, ale tu dla może mieszkańców Poznania one są niezauważalne, a które nas trochę bolą. To jest chociażby droga numer 32 ze Stęszewa do grodziska ten odcinek, ale tu już jest dobra informacja, bo wchodzimy na nią. W tym roku już wykonamy pierwsze kilometry, w przyszłym roku dokończymy. Natomiast takie dwie w bardzo słabym stanie technicznym drogi w wielkopolsce nasze, to jest droga chrowa numer 36 Krotoszyn Ostrów. I droga numer 39 poniżej Kępna. Przy czym Krotoszyn-Ostrów w tym momencie mamy ogłoszony przetarg na kompleksową przebudowę tych 25 km drogi i ona nie wiem, w perspektywie 3-4 lat będzie znakomitą też. Także I w mówienie... tym momencie kompleksowo przebudowujemy drogi. Tutaj, no. Jeszcze trochę czasu, będziemy musieli się pokolebać. Na troszkę, naszych... tak. Marek Napierała, dyrektor Poznańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo.